Hej moi mili, witam was bardzo serdecznie. Dawno mnie nie było i przybywam z wyjaśnieniami, dlaczego mnie nie było. Ostatnio sporo się działo, a między innymi stało się to. Dark Souls 3. Dark Souls 3 za chwilę wam pokażę, bo mam Apocalyptic Edition, to jest bardzo fajna, prawie kolekcjonerska wersja. Stało się to i pochłania to moje wieczory i pochłania to moje wolne chwile. No i niestety, Dark Souls z gra z serii Souls jest to jedna z najtrudniejszych gier na świecie, tak mówią. Jednakże jest niesamowicie zrobiona, przynajmniej ta część, ponieważ w poprzednie grałam, no grałam tyle o ile, ponieważ grałam w pierwszą część odrobinkę. Jednakże mój poziom skilla był taki, że zatrzymałam się po dwóch bossach i nie mogłam przejść nic dalej. To było bardzo smutne. Później przyszło Bloodborne. Później przyszło Bloodborne, które przyniosło mi dużo łez i dużo cierpienia. Jednakże grę prawie ukończyłam, co jest dla mnie naprawdę dużym sukcesem. I w momencie, w którym usiadłam do Dark Souls 3, poczułam się jak na własnym podwórku. I nie, że była łatwa, tylko że o tyle znałam już ten świat, że nie bałam się iść do przodu. I na chwilę obecną idzie mi całkiem lepiej, bo im mniej się czegoś boję, tym łatwiej jest mi się z czymś zmierzyć. Więc na razie jestem zachwycona. Pokażę wam, co było częścią tutaj Apocalyptic Edition, oprócz tego cudownego steelbooka, który idealnie się będzie prezentował na mojej półeczce. Oczywiście w środku jest Wiedźmin, ponieważ wyjęłam go ze stacji dysków, bo on cały czas tam mieszkał, a teraz mieszka tam Dark Souls i wiem, że nie trzyma się płyt w stacji dysków, ale ja non-stop włączam tą grę i wyłączam, więc nie chce mi się tego ciągle tam wkładać. Oczywiście jakiś tam starter pack, instrukcja i do tego był jeszcze soundtrack. Nie wiem, czy soundtrack jest dodawany jako płyta do podstawowej wersji gry. Jeżeli macie takową wersję pudełkową podstawową, dajcie znać, bo jestem ciekawa, czy to było tylko jako część tej edycji, czy po prostu dodawany jest miłosiernie soundtrack. Wiem, że w preorderze, jeżeli się zamówiło grę, dostawało się soundtrack, ale niestety nic więcej na ten temat nie wiem. Niebawem, już mówiłam, że niedługo powróci Wiedźmin na kanał, muszę się w końcu za to zabrać. Ten weekend, który mam, będę miała cały wolny, więc będzie nagrywanko. No, wiosna idzie, mnóstwo kwiatków, drzewa kwitną, ja chodzę, robię zdjęcia. Tyle, moi mili, do zobaczenia w następnym filmie. Żyję, nic mi się nie stało, porwały mnie mroczne dusze 3. Do zobaczenia.